I'm very glad to come to Poland. Cieszę się, że mogłem przybyć do Polski. With this country, there's lots of connection with Jewish history. Ten kraj ma wielkie powiązania, przepraszam, z historią żydowską. For many centuries, Jews felt very comfortable to live on the vast territory of Rzeczpospolita. Przez wiele stuleci naród żydowski dość spokojnie mógł zamieszkiwać tereny Polskiej Rzeczypospolitej. And we are glad to greet our viewers who view us over the internet. Chcemy też przywitać tych, którzy oglądają nas przez internet. I would like to warn though that for some people this lecture can make them angry. Chcę jednakże ostrzec niektórych, że mogą być tacy, których ten wykład może rozgniewać. Because for some people to learn that Jesus Christ is a Jew is very upsetting. Niektórzy, dowiadując się, że Jezus Chrystus był Żydem, trochę się denerwują. Przepraszam, albo smucą. Some of my statements also may make some of the Greek professors unhappy. Niektóre moje stwierdzenia mogą sprawić, że niektórzy profesorzy od Greki mogą też czuć się nieszczęśliwi. For many years the seminary students were taught that the Greek of the New Testament, so-called Koine Greek, przez wiele lat studenci seminariów uczyli się, że Greka Nowego Testamentu, tak zwany język Koine, it's the language of the simple Greek people. To język prostego ludu greckiego. Linguist compared the Koine Greek with the Koine Greek of the New Testament with the work of Greek classics like Homer, Aristotle and others. Badacze porównali tą Grekę Koine z Greką klasyczną, którą posługiwali się ci wielcy pisarze starożytni. And they found that in Greek language of the New Testament many sophisticated forms are absent. I stwierdzili, że w tym języku Nowego Testamentu nie ma wielu takich bardzo uczonych fragmentów językowych. And they made a conclusion that these people, this language, Koine Greek, was spoken at the marketplace in Athens. No i wyciągnięto wniosek, że tym językiem Koine porozumiewał się lud gdzieś tam na targowisku. However, that fact may also make some people angry. Ten fakt też sprawił, że niektórzy się trochę denerwowali czy złościli. The authors of the New Testament, Matthew, Mark, John, Paul, Jude and Peter. Autorzy Nowego Testamentu, tacy jak autorzy Ewangelii, Marek, Łukasz, Mateusz, czy apostoł Paweł, Juda, Piotr, so called the apostles of Jesus, tak zwani apostołowie Jezusa, were also Jews. Również byli Żydami. The only exception is Luke, who was born Greek. Jedynym wyjątkiem jest Łukasz, który urodził się jako Grek. And they were the ones who wrote the New Testament in a simple language. I to oni właśnie napisali Nowy Testament w prostym języku.
And not because they were trading at the market in Athens. Nie dlatego, że handlowali na rynku w Atenach. But because the Greek language was foreign to them. Ale dlatego, że język grecki był dla nich obcy. Their native language was so-called Galilean Aramaic. Ich językiem ojczystym był tak zwany galilejski aramejski. And this is the natural explanation why some of the forms in the language of the New Testament are so simplified. I w taki naturalny, prosty sposób możemy wyjaśnić to, dlaczego ten język Nowego Testamentu jest w swych formach jakby uproszczony nieco. And this is why I would like to read the Gospels with you. Dlatego też zechcę z wami czytać Ewangelię. Through a little bit different perspective. Troszkę z nieco innej perspektywy. Because I want to teach you how to reconstruct from the text of the Gospel. Chcę was nauczyć, jak z tekstu Ewangelii zrekonstruować the original phrases that the authors of the New Testament were thinking of when they wrote their books. Zrekonstruować te pierwotne, oryginalne zwroty, które mieli na myśli autorzy tekstu, gdy pisząc go. On the other hand, I would like to warn you against the popular theory which exists today. Z drugiej strony chcę też was przestrzec przed taką popularną teorią, która dzisiaj powszechnie istnieje. That the New Testament was written in Hebrew. Że Nowy Testament był napisany po hebrajsku. This is absolutely incorrect. To absolutnie nie jest prawdą. There are theories that it is possible that the Gospel of Matthew could have had the Aramaic original. Jest taka teoria czy teorie, które mówią, że fragmenty Ewangelii Mateusza mogły mieć jakieś być pisane po aramejsku. I wish I could have the Aramaic original of the Gospel of Matthew in front of me. Chciałbym mieć przed sobą jakiś fragment pisany oryginalnie po aramejsku z Ewangelii Mateusza. But it's still yet to be found. Ale jeszcze go trzeba najpierw znaleźć. All other gospels were written in Greek language. Wszystkie pozostałe Ewangelie zostały napisane w języku po grecku. For a very simple reason. Z prostego powodu. Because this was the language most widely spoken in the world. A to tego, że był to język, którym najwięcej ludzi w świecie tamtejszym się posługiwało. This is why I am presenting my lecture in English. Dlatego też ja mój wykład wygłaszam po angielsku. Even though there is a Russian-speaking audience here. Pomimo, że jest tutaj wielu słuchaczy mówiących w języku ojczystym rosyjskim. And this great institution has a capacity to provide Russian translator. I ta instytucja wielka też jest w stanie zapewnić tłumaczy rosyjskich. But it was decided that it would have more audience across the world to if I have my presentations in English. Ale zdecydowano, że dotrze ta prezentacja do większej publiczności na świecie, jeśli będzie ona wygłoszona po angielsku. Because English is the most widespread language in the world. Bo angielski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie. In the same way, when the authors of the New Testament decided to record the narrative of the life of Jesus. I tak samo, gdy autorzy Nowego Testamentu decydowali się zarejestrować to, co się wydarzyło z życia Jezusa. They wanted them to be read by as wider audience as possible. To chcieli, aby czytało to jak największa ilość ludzi, jaka tylko może. However,
for these disciples of Jesus, the intricacy of Greek language, they couldn't really master it. Jednakże, jeśli chodzi o uczniów Jezusa, to opanowanie pełne języka greckiego nie było takie łatwe. We will talk in our next sessions about the story, what actually happened at the Pentecost. W następnej części będziemy czytać o tym, co tak naprawdę się stało w dniu Pięćdziesiątnicy. And we'll talk how the disciples of Jesus were able to learn Greek. I o tym, jak uczniowie Jezusa byli w stanie nauczyć się języka greckiego. However, today I would like to spend a little time talking about the Gospel of Matthew. Dzisiaj chciałbym poświęcić trochę czasu, mówiąc o Ewangelii Mateusza. We will talk about the Gospel of Matthew. Będziemy mówić o Ewangelii Mateusza. We will touch on the Gospel of Luke. Poruszymy troszkę coś z Ewangelii Łukasza. We will spend time on the Gospel of John. Poświęcimy też czas na Ewangelię Jana. And I hope these 11 lectures we will be able to touch on the book of Acts. I mam nadzieję, że w ciągu tych 11 wykładów będziemy w stanie też poruszyć coś z Księgi Dziejów Apostolskich. And I would like to start reading with you through the perspective of the Jewish reader the story which is well known throughout the Christianity. Chciałbym, byśmy zaczęli od fragmentu z Ewangelii Mateusza, czytając z perspektywy czytelnika żydowskiego. All Christians know the story of the birth of Jesus. Wszyscy chrześcijanie znają historię narodzin Jezusa. For every Christian, the star of Bethlehem is the hallmark of their faith. Dla każdego chrześcijanina gwiazda betlejemska to niemalże kamień milowy jego wiary. But the story is rather strange. Jednakże ta historia jest dość dziwna. It stands out as a contrast to the entire biblical view on certain things. Bo stoi w kontraście do całego poglądu biblijnego na pewne sprawy. When Jesus was born in the Bethlehem of Judah, Matthew chapter 2. Gdy Jezus się urodził w Betlejem judejskim, Mateusza rozdział 2. The magicians from the east came to Jerusalem. Czytamy, że magowie ze wschodu przybyli do Jerozolimy. That's what the Greek language says. The magoi, magicians. Tak czytamy po grecku. Magoi, magowie. And this is really strange. Jest to bardzo dziwne, naprawdę. The Torah, the prophets criticized Jewish people every time they go into idolatry to worship the heavenly host. I Tora i prorocy cały czas naród żydowski krytykowali za to, że czcili jakieś ciała niebieskie. And here we have the major figures announcing the birth of Jesus, some kind of astrologists. A oto tutaj te główne postaci, które ogłaszają przyjście Jezusa, które są jakimiś astrologami. Who saw some kind of stars and with the help of the star calculated the birth of the king of the Jews. Którzy śledząc gwiazdy i dokonując na podstawie tego jakichś obliczeń, doszli do wniosku, że nastąpią narodziny króla żydowskiego. And this story gives reason for all kinds of speculation and modern fairy tales. Ta historia daje powody do tworzenia pewnych spekulacji i różnych bajek. From the justification of the practice of astrology in Christianity. From the justification. Mm-hmm. Począwszy od usprawiedliwiania praktykowania astrologii w chrześcijaństwie.
the attempt to make some kind of Star Wars type of fairy tales for the kids. Aż do jakichś usiłowania tworzenia bajek dla dzieci typu Wojny Gwiezdne. When I hear this type of interpretation, I feel like once my Polish friend felt about. Gdy ja słyszę tego rodzaju interpretację, to czuję się tak, jak pewnego razu czuł się mój przyjaciel z Polski. Here back in the USSR, when I was a kid, I really loved to read Stanisław Lem. W Związku Radzieckim, gdy byłem dzieckiem, lubiłem czytać Stanisława Lema. And the books were translated into Russian, and they were extremely funny. Książki te były tłumaczone na rosyjski, były bardzo niezwykle śmieszne. And I like to read about the diaries of the great captain Jon. Lubiłem czytać pamiętniki tego wielkiego kapitana Jona. And all these nice jokes about all different planets. I te wszystkie dowcipy na temat różnych planet. And when I told my Polish friend about this, he looked at me and he was very surprised. Gdy powiedziałem o tym mojemu przyjacielowi z Polski, spojrzał na mnie, był bardzo zaskoczony. And he said, "You Russians reinterpreted Stanisław Lem and made him a Russian writer." Mówi, wy, Rosjanie, tak przeinterpretowaliście Lema, że uczyniliście z niego pisarza rosyjskiego. This is what happens when Christians reinterpret the Jewish gospel. Tak się dzieje, gdy chrześcijanie na nowo interpretują Ewangelie żydowskie. Well, let me tell you one interesting story, which is a foundation of the Jewish beliefs. Podzielę się z wami pewną historią, która jest fundamentem wierzeń żydowskich. This story is not found in the Bible. Tej historii nie znajdziemy w Biblii. And it is called Agada. Nazywa się Agada. Agada is a genre of rabbinic literature. Jest to taki gatunek literatury rabinistycznej, whose intent is to interpret the Bible, którego celem jest interpretacja Biblii through additional stories, przy pomocy dodatkowych jeszcze opowiadań, to sort of close certain gaps that are found in the biblical narrative. W celu wypełnienia pewnych luk znajdujących się w narracji. And here is the story about the birth of Abraham. Oto historia o narodzinach Abrahama. When Abraham was born to Terach, gdy Abraham się urodził Terachowi, a large star appeared in heaven. Na niebie pojawiła się wielka gwiazda. And it swallowed all the rest of the star from the four corners of the earth. Która pochłonęła wszystkie inne gwiazdy z czterech krańców ziemi. And the wise man came to the king Nimrod. Pewien mędrzec przyszedł do króla Nimroda. And they told Nimrod. I powiada Nimrodowi. The son was born to Terach. Syn się urodził Terachowi. And he and the people will come out of him who shall rule the world. I wyjdzie z niego lud, który będzie rządził światem. And Herod was terrified. Herod. Nimrod. Sorry. Nimrod się przeraził. And he sent his ambassadors to Terach. Wysłał swoich ambasadorów do Teracha. And said, "We give you a house full of silver and gold." Mówi, dajemy ci dom pełen srebra i złota. "Just give us your son so that we could eliminate him." Tylko daj nam swego syna, abyśmy mogli go wyeliminować.
Is it a coincidence? Czy to jest zbieg okoliczności? That the story about the birth of Abraham is accompanied by the rise of the star, and the story of the birth of Jesus is accompanied by the rise of the star. Czy to zbieg okoliczności, że narodzinom Abrahama towarzyszyło pojawienie się gwiazdy, tak samo jak narodzinom Jezusa? I believe this is the providence. Ja wierzę, że w tym jest opatrzność. I recently looked at the original sources for this story. Ostatnio sięgałem do oryginalnych źródeł tej historii. And this story comes from the fragment found in Cairo Geniza. Ta historia pochodzi z fragmentów Cairo Geniza. Z Kairu w Egipcie. And this was a very old document. Jest to bardzo stary dokument. And the appearance of the Nimrod figure in this midrash. I pojawienie się tej postaci Nimroda w midraszu. To comparing with the appearance of the same Nimrod in other midrash. W porównaniu z pojawieniem się tego samego Nimroda w innym midraszu. Suggest that the story was fairly old. Sugeruje, że ta opowieść jest dość stara. Why is this Agada needed? Po co nam ta Agada? If we look at the book of Genesis chapter 11, last verses. Gdy otworzymy Księgę Rodzaju, 11 rozdział i ostatnie wiersze tego rozdziału. We will see that there is a genealogy 10 generations of the ancestors of Abraham. Widzimy tam pokolenia Abrahama, 10 pokoleń. And then we see a fairly detailed explanation of Terach and his children and how Terach left the Ur the Chaldean to go to the land of the Canaan. A następnie historię Teracha, o tym jak on opuścił jeden kraj i udał się and he left for Canaan. Do Kanaanu. But there is no reason why Terach suddenly left to the land of Canaan. Nie ma jednakże powodu, dla którego Terach nagle udaje się do Kanaanu. Well, this Agada tries to fill this blank. Agada próbuje wypełnić tę lukę, ten brak. It explains whether it's true or not. Wyjaśnia, czy jest to prawdą, czy nie. That Terach had to leave because evil King Nimrod threatened the life of his son. Że musiał Terach wyjść, dlatego że Nimrod, ten zły król, zagrażał jego synowi. Abraham is a central figure of Judaism. Abraham jest postacią centralną judaizmu. Another midrash says. Inny midrash mówi. Ten generations were before Noah and 10 generations lived after Noah. Że 10 pokoleń żyło przed Noem i 10 po Noem. And all of them reaped the wrath of God. I wszyscy oni jakby zebrali żniwo gniewu Bożego. Until Abraham came and reaped the reward for everybody. Aż w końcu pojawił się Abraham i zebrał to żniwo takiej nagrody dla wszystkich. Abraham is called the central pillar of everything. Abraham jest nazywany centralnym taką kolumną wszystkiego. And so the story of birth of Abraham has been a part of rabbinic expositions of the Torah
throughout the generations. Tak więc przez całe pokolenia narodziny Abrahama były w centralnym punkcie wykładu Tory wśród Żydów. And if rabinów. We look at the way how the Torah was studied in Jewish community. I przyjrzyjmy się temu, jak studiowano Torę w społeczności żydowskiej. There were two cycles of the Torah reading. Były dwa etapy czytania Tory. The annual cycle and triennial cycle. Cykl taki roczny i triennial cycle, which is 3 years. Roczny i trójroczny. The annual cycle was very popular in Jerusalem. Ten cykl roczny był bardzo popularny w Jerozolimie. While the triennial cycle was popular in Galilee. Natomiast ten trójroczny był popularny w Galilei. So we can imagine that in Jerusalem they would reflect on the birth of Abraham every time they would discuss Genesis chapter 11. A więc możemy sobie wyobrazić, że w Jerozolimie omawiano narodziny Abrahama za każdym razem, gdy omawiano 11 rozdział pierwszej księgi, Księgi Rodzaju. The chapter 11 of the book of Genesis. Rozdział 11 Księgi Rodzaju is the last chapter of the second weekly Torah portion. Jest ostatnim rozdziałem second weekly tej drugiej cotygodniowej porcji Tory. There is a big discussion today in regards to the time of the birth of Jesus. Dzisiaj wiele się dyskutuje na temat tego, jakiego rodzaju były narodziny Jezusa. The traditional date of December 25 is not accepted in scholarly community. Ten 25 grudnia jako dzień narodzin nie jest przyjęty w środowisku naukowców, badaczy. Even the Catholic Church that established that date, nawet Kościół katolicki, który tę datę ustanowił, does not believe that it is the literal 25th of December. Nie wierzy, że jest to dokładnie 25 grudnia. In fact, in the city of Cincinnati, where I'm coming from, faktycznie to w Cincinnati, skąd pochodzę, there is a Xavier University, which is one of the largest Catholic universities in the United States. Na Uniwersytecie Xaviera, która jest jednym z największych katolickich uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. And one year before Christmas, the president of this university gave a speech about the origin of December 25. Dzień przed świętami rektor tego uniwersytetu wygłosił mowę na temat speech on on the origin of 25. Mowę na temat pochodzenia tego 25 grudnia. And he said that we don't know when Jesus was born. Mówi, nie wiemy, kiedy się Jezus urodził. But we do know that in Catholic Church Jesus is the rising sun. Ale wiemy, że w Kościele katolickim Jezus jest taką powstającą gwiazdą. Słońcem, sun. Yeah. Przepraszam. Wstającym słońcem. And I haven't been in castles here. Nie byłem tutaj w kościołach. But in Germany traditionally the face of Jesus is surrounded by the rays of sun. Ale w Niemczech tradycyjnie w kościele głowa Jezusa jest otoczona takimi promieniami słońca. And so March 25 is the day of the spring solstice. 25 marca to dzień of spring solstice, równodzieństwo. Sorry. Przesilenia. A tego zimowo-wiosennego. Dziękuję. And therefore
Jesus was conceived on the day of a spring solstice to be born on December 25. A więc Jezus się urodził w tym dniu przesilenia w marcu, aby się urodzić 25 grudnia, musiał być poczęty w marcu, tego 23 marca. However, the ironic point of this. Jednakże ironia w tym polega na tym, is that March 25 in the pagan culture was always the day of fertility. W pogańskich wierzeniach 25 marca to był dzień płodności. And in order to stimulate the earth to bear fruits, aby pobudzić ziemię do rodzenia owoców, the pagan nations would practice orgies and all kinds of awful things on this day. Narody pogańskie praktykowały orgie i różnego rodzaju okropne jeszcze inne rzeczy. And this is ironic and sarcastic to suppose that Jesus was born during such a Jesus was conceived during such a pagan orgy. I byłoby to wielką ironią i sarkazmem wielkim myśleć, że Jezus w takim dniu mógł być poczęty. Well, the fact, scientific facts show that Jesus could not be born on December. Fakty naukowe udowadniają, że Jezus nie mógł się urodzić 25 grudnia. There are few ways to figure out when Jesus was supposed to be born. Jest kilka sposobów dociekania tego, kiedy Jezus mógł się urodzić. One way is to use the order of the priests to figure out when Zechariah was doing his ministry. Jednym z nich to śledzenie porządku, w jakim kapłani sprawowali swoją służbę aż do Zachariasza. And also the scholars agree that for the couple Jesus and Mary or any other to go into their city of birth to participate in census. Uczeni zgadzają się co do tego, że pomocna tu też będzie to, kiedy para małżeńska, Jezus i Maria, mieli się udać na spis ludności. They had to do it before the rainy season starts. I że musieli się tam byli udać, zanim rozpoczął się okres deszczowy. Because if you were in Israel during the rain season, I tell you, it's not the best time to travel. Bo mówię wam, że w Izraelu pora deszczowa to jest nie jest zbyt dobra pora. And it's dangerous and because the water is maybe so abundant and it washes off the mountain hill that the roads, even today, the paved roads are being closed. Jest niebezpiecznie, bo nawet wody, obfite wody spływające ze zboczy zmywają to wszystko i nawet dzisiaj drogi utwardzone często muszą być zamykane. There are suggestions that Jesus was born at the festival of Sukkot. Sugeruje się, że Jezus mógł się urodzić w czasie święta Sukkot? Sukkot, Tabernacles. Święta namiotów. Święta kuczek. Dziękuję. However, it is very difficult to imagine Joseph and Mary traveling on Sukkot. Trudno jednakże sobie wyobrazić, by Józef i Maria w ten właśnie dzień świąt podróżowali. The problem is that before the Sukkot, there is lots of work to collect the harvest of grapes and olives. A w przygotowaniu się do tego święta jest wiele pracy związanej z gromadzeniem zbiorów i pokarmu.
And the census were originally made to record the taxable income of the citizens. Sorry, could you repeat? The census were made to record the income of the citizens to be taxed. Ten spis ludności prowadzony był w tym celu, by zdobyć listę kompletną podatników. And so, if the census were announced and everybody would start moving during the unfinished harvest, it would cause the economic collapse of the Judea. I gdyby taki spis ogłoszono w czasie żniw i wszyscy by porzucili te swoje prace w polach i udali się na spis, doprowadziłoby to do zapaści gospodarczej. And going from Galilee to Bethlehem, it's and back and forth, it's minimum 10-day journey. Z Betlejem do Galilei z powrotem to podróż minimum 10-dniowa. And that's why it's very improbable that Joseph and Mary left for Bethlehem 10 days before the beginning of Sukkot. Dlatego też jest rzeczą bardzo nieprawdopodobną, bo Józef i Maria udali się do Betlejem na 10 dni przed rozpoczęciem święta namiotów. That's why I believe that the Agada, which I just told you about the birth of Abraham, may help us to determine rather accurately within a week the time of the birth of Jesus. Dlatego też wierzę, że ta Agada, o której wspomniałem, wypełniająca tę lukę, związana z narodzinami Abrahama, może nam pomóc w określeniu narodzin Jezusa z dokładnością do tygodnia. As I told you, this Agada was to comment on Genesis chapter 11. Jak powiedziałem, ta Agada was to comment on Genesis. Ta Agada była komentarzem do rozdziału 11 pierwszej księgi, which is the second weekly Torah portion. Co było tą drugą tygodniową częścią do studiowania Tory. If we look at the yearly schedule of the Torah reading, popular in Galilee. Gdy przyjrzymy się planowi rocznemu czytania Tory w Galilei. Sorry, not in Galilee, but in Jerusalem. W Jerozolimie, nie w Galilei, przepraszam. They would start reading the Torah on the first day after the last day of Sukkot. To zaczynano czytać Torę w pierwszy dzień po ostatnim dniu święta namiotów. So the first Sabbath after the first day after the last day of Sukkot is called the Simchat Torah or the Joy of Torah. Ten pierwszy dzień, w którym zaczyna się czytać Torę po ostatnim dniu święta namiotów, nazywa się radością Tory. And what they do in the synagogue even today, they take the large scroll of the Torah. I nawet dzisiaj w synagodze bierze się taki wielki zwój Tory. And they just finished the yearly cycle, so it's rolled to the book of Deuteronomy. Już zakończono ten roczny cykl czytania, więc ona jest zwinięta znowu do księgi Deuteronomy, do piątej Mojżeszowej. And they lay it on the table. Kładzie się to na stole. And in the presence of the entire congregation, they start rolling it back to the book of Genesis. I w obecności całego zgromadzenia przewija się ją aż do Księgi Rodzaju. So the following Sabbath, they are going to start with the weekly Torah portion called Bereshit. A więc w następny sabat zaczynają od części Tory, która nazywa się Bereshit. Bereshit means in the beginning. These are the first words of the Bible. Co się tłumaczy jako na początku, to są pierwsze słowa Biblii. And they go, this portion go in modern language from Genesis 1:1 to Genesis 6:8. I we współczesnym języku to obejmuje rozdziały od pierwszego, pierwszy wiersz do 6:8. Do szóstego rozdziału, verse 8. Mm-hmm. Do szósty rozdział, wiersz 8. And then Genesis 6:9 starts
another Torah portion, which is called Noach. A Księga Rodzaju 6:9 rozpoczyna kolejną część czytania, nazywana, którą się nazywa Noach. So it will be the second Sabbath after the last day of Sukkot. I będzie to drugi sabbat po ostatnim dniu święta namiotów. That's when they will start reading about the birth of Abraham, accompanied with the rise of this magnificent star. I wtedy będą czytać o narodzinach Abrahama, którym towarzyszyło powstanie tej wspaniałej gwiazdy. And that's why when the people from the east, dlatego też, gdy ludzie ze wschodu, ci And I'll talk later about the translation of the Greek word magoi. Później powiem coś więcej o tłumaczeniu tego greckiego słowa magoi. When they came to Herod and they said, "Where is the king of Jews to be born? Because we saw his star on the east." Gdy przybyli do Heroda, mówią, gdzie ma się narodzić ten król żydowski, bo widzieliśmy jego gwiazdę na wschodzie. It says that not only the Herod was worried, but the entire Jerusalem panicked. To it says, the Bible says. Yeah. To czytamy w Biblii, że nie tylko Herod się martwił, ale cała Jerozolima spanikowała. It is interesting that not the entire Judea panicked. Ciekawe jest to, że nie tylko cała Judea wpadła w panikę. But because Jerusalem was on a yearly cycle, which continues today in the synagogue. Bo Jerozolima wtedy była w tym rocznym cyklu, który aż do dzisiaj trwa w synagodze. They really panicked because they immediately saw the correspondent with what was preached to them in the synagogue and what was happening out on the street. Bo widzieli powiązanie z tym, co im się głosiło w tym czasie w synagodze, z tym, co się działo na ulicy. Well, let's talk about the magoi. To pomówmy o tym słowie magoi. What does this magicians from the east have to do with the biblical narrative? Co ci magowie ze wschodu mają wspólnego z tą biblijną narracją? I would like us to open the story found in the book of Numbers, the story of Balaam. Otworzymy historię w czwartej księdze Mojżeszowej, Księga Liczb. The book of Numbers, chapter 24. Księga Liczb, 24 rozdział. You know the story of Balaam, when the Moabite king Balak sent the messengers to him to ask him to curse the people of Israel. Król Balaam wysyła posłanników swoich do Balaka, aby ten przeklął dla niego Izraela. Balaam lived in the Ur of Chaldean. Balaam mieszkał w Ur Chaldejskim. And he was the prophet of God. Przepraszam, Balak i był prorokiem Pana. So Balak, who was a pagan, had a specific paganistic understanding of what the prophet is supposed to do. Balak, który był poganinem, miał pewne swoje zrozumienie dotyczące tego, kim ma być prorok. In the pagan society, the prophet was someone who knew how to manipulate the deity which he was a prophet of. W pogańskim myśleniu prorok był ktoś, który wiedział, jak manipulować bóstwem, którego prorokiem się jest. And so Balak expected for Balaam to know how to manipulate God of Israel in such a way
that Israel would be cursed. A więc król oczekiwał, że ten prorok będzie wiedział, jak manipulować swoim Bogiem tak, by przekląć Izraela. However, the prophet of God is the mouth of God. Jednakże prorok Boży to jakby usta Boże. And that's why Balaam opened up his mouth at the mountain to curse Israel. Gdy Balaam otworzył swoje usta, by na górze przekląć Izraela, but instead of curse from his mouth came the words which is in English, how blessed are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel. Ale zamiast przekleństwa z jego ust wyszły słowa, o jakże błogosławione są namioty Izraela. Deuteronomy 24, verse 5. To jest w wierszu 5, 24 rozdziału. Jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje, Izraelu. And instead of curses, Balaam pronounces a series of prophetic oracles. I zamiast przekleństw, to Balaam wypowiaduje szereg prophetic oracles. Szereg proroczych takich stwierdzeń, wypowiedzi. And here is one oracle which is extremely interesting. I oto jedno z nich, bardzo interesujące. This is verse 17. Wiersz 17. I see him, but not yet. I look at him, but not nearby. The star rises from Jacob, and a scepter comes out of Israel, and afflicts the princes of Moab, and crushes the son of Seth. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz. Dostrzegam go, ale nie z bliska. Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta. This oracle goes down to verse 24. I ta wyrocznia aż sięga do wiersza 24. And in poetic language, Balaam pronounces his last divinely inspired prophecy. W języku poetyckim to Balaam wypowiada już swoją ostatnią proroczą wyrocznię. And the prophecy talks about the rising of the star from Jacob that is making a judgment upon the world. To proroctwo mówi, że ta gwiazda, która wychodzi z Jakuba, ogłasza sąd nad światem. As you can see, it's very clear that this talks, that this star from Jacob is the Messiah. Widać wyraźnie, że ta gwiazda z Jakuba to jest Mesjasz. And in rabbinic understanding, this is very, very clear. W rozumieniu rabinackim jest to bardzo jasne. 100 years after the crucifixion of Jesus, 100 years. 100 lat po ukrzyżowaniu Jezusa. A man came on a political stage. His name was Simon Bar Kosiba. Szymon Bar Kosiba pojawił się. Ale pierwotnie to Bar Kosiba. That was his original name. To jest jego pierwotne nazwisko. Pojawił się na scenie politycznej na 100 lat przed po ukrzyżowaniu Chrystusa. And he started to rally the people of Israel to zaczął zbierać wokół siebie lud Izraela, to start the revolt against Rome, by poprowadzić rewoltę przeciwko Rzymowi. The famous rabbi, Rabbi Akiba, pewien słynny rabbi Akiba, changed the name Kosiba into Kochba. Zmienił jego nazwisko z Kosiba na Kochba. Because Kochba, Bar Kochba
in Aramaic means the son of star. Bo Bar Kochba po aramejsku znaczy syn gwiazdy. And he refers specifically to the oracle of Balaam. I szczególnie nawiązuje tu do tej wyroczni Balaama. And Bileama. And that's how Bar Kochba became the first false Messiah. Jak do tego, jak Bar Kochba stał się fałszywym mesjaszem. Now you can see why it was the star and nothing else that could shock the residents of Jerusalem. Widzicie więc, dlaczego to powstanie gwiazdy było takie szokujące dla mieszkańców Jerozolimy. And that now you can see why it was supposed to be a wise man, and I don't know whether they actually practiced the magic or were they just the old respectable men, but they came from the east to actually announce about the star to Herod and to all Jerusalem. I nie wiem, czy oni byli mędrcami, magami, w każdym razie przybyli ze wschodu, by na podstawie pojawienia się tej gwiazdy ogłosić Herodowi i Jerozolimie to, co ona oznaczała. And if you look what is directly from the east of Jerusalem, it is the lower Mesopotamia, the Ur of Chaldean. I na wschód od Jerozolimy jest ta lower Mesopotamia, niższa Mezopotamia i kraina Chaldea. Southern Mesopotamia. I południowa? Yeah, the Ur of Chaldean. All of this was to create the impression that something very important is happening. Wszystko to miało sprawiać wrażenie, że dzieje się coś bardzo ważnego. There is no magical plot in this story. Nie ma w tej historii żadnego jakiegoś magicznego spisku czy wątku. There is no Star Wars type science fiction in this story. Nie ma w tej opowieści żadnego jakiegoś science fiction typu Wojny Gwiezdne. There is a providential message that God plays out in front of the Jerusalem. Jest to opatrznościowe przesłanie, że podane przed mieszkańcami Jerozolimy. That somebody is born who may be even greater than Abraham. Przesłanie o tym, że ktoś się urodził, kto może być większy nawet niż Abraham. Why is it, why the contrast is drawn between Jesus and Abraham? Dlaczego dokonuje się takiego kontrastowego przeciwstawienia Jezusa Abrahamowi? When we will study the gospel, we will see three major conflict between Jesus and his opponent. Gdy będziemy studiować Ewangelię, zobaczymy trzy główne konflikty pomiędzy Jezusem a jego przeciwnikami. Conflict first is the divinity of the Messiah. Pierwszy konflikt to boskość Mesjasza. Conflict second is the authority of Jesus. Drugi konflikt, jeśli chodzi o autorytet, upoważnienie Jezusa. And conflict three is who is greater, Jesus or Abraham. I trzeci konflikt, kto jest większy, Jezus czy Abraham? And we know, and we'll talk more about this in our following lectures, that in the Gospel of John, chapter 8, wiemy, będziemy mówić o tym w naszych następnych wykładach, że w Ewangelii Jana, rozdział 8, in verse 58, Jesus declares. W 58 rozdziale Jezus stwierdza. Truly, truly, I say to you, before the Abraham, I am. Zaprawdę mówię wam, że zanim Abraham był, ja jestem. But this is gonna be our next topics, and
we will continue our discussion of the Gospel of Matthew. To będzie nasz następny temat. Będziemy dalej mówić o Ewangelii Mateusza. And from the story of the birth of Jesus, we will move into the temptations of Jesus. I od historii o narodzeniu Jezusa przejdziemy do historii o kuszeniu Jezusa. Next session. W następnej części. Dziękujemy. Questions. Brat miał tutaj pytanie, jak to się wzięło tłumaczenie z hebrajskiego na grekę. The question concerns the translation from Hebrew into Greek. Okay. Ale ja chciałbym wrócić napisane w Nowym Przymierzu, ale do wydarzeń jeszcze przed naszą erą. I'd like to mention to go back to the times before the new covenant, before Christ. Proszę wybaczyć, że od pewnego czasu nie potrafię czytać tej księgi, nie analizując, jakie znaczenie miało przedtem, za czasów Mesjasza Jeszui, a jakie ma znaczenie dzisiaj. I apologize for the fact that I can't read the book without analyzing the question of what it meant before Messiah and what it means today. Przejdę do odczytania pewnych fragmentów Biblii, jak odczytuję. Niedosłownie, jak mam napisane, ale jak odczytuję w kontekście, jakie miał znaczenie przedtem. I'd like to read a few passages from the Bible and share how I understand what it meant before, in the past. Często uciekamy do Greki, gdzie Greki jeszcze nie było. We often refer to Greek when there had been no Greek yet. Brat mówił o narodzeniu króla żydowskiego. You were talking about the birth of the king of the Jews. A zanim się narodził ten król żydowski, before he was born, to Bóg posłał anioła Gabriela do panny o imieniu Miriam. God had sent the angel Gabriel to the young woman by the name of Miriam. Może najlepiej będzie przeczytać, brat, w języku angielskim, a ja będę czytał w języku polskim. I rzekł jej anioł, możemy prosić o... to jest pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, 30 werset. Chapter first of Luke. Werset który? Jeżeli ktoś ma Biblię, to proszę otworzyć. I rzekł jej anioł, nie bój się, Miriam, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jeszua. You will bear a son and you will give him the name Jeszua. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królowa nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Until verse 33. Okay. Jeszcze jedno miejsce. One more passage. Nie tylko, ale powrócę do Dziejów Apostolskich, gdzie mówi Kefa, Piotr. I tam są takie znamienne wersety, które nie potrafię inaczej odczytać. 4:12. Chapter 4:12. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
I tu zwróćmy uwagę, następny werset. And the next verse, widząc odwagę Piotra i Jana, wiedząc, że to ludzie nieuczeni, niewykształceni, prości, dziwili się i poznali, że byli z Jeszuą. W tych czasach, sięgnijmy do korzeni, to był Jeszua. Kapłani znali, kto to był Jeszua i zabraniali cokolwiek w tym imieniu mówić. I jeszcze jedno miejsce, bo sądzę, że brat ma w języku angielskim, a ja w języku polskim napisane w dziejach 26 rozdział Dziejów Apostolskich i werset 14. Czy ja mogę prosić o przerwy, ponieważ... Dobrze, ale już kończę. Już kończę. To jest bardzo istotne. Ja muszę 14, to 15 werset. Dobra. Brat przetłumaczy. Mam takie pytanie. I rozmawiają w języku hebrajskim. I słyszy głos Szaweł. Szaulu, Szaulu, czego ty mnie prześladujesz? Now he's talking about the voice of Jesus talking to Saul. Why are you persecuting? On odpowiada, kim jesteś, Panie? W polskim tłumaczeniu nie chcę mówić, ale odczytuję, Boży Syn, Mesjasz, Zbawiciel Świata mówi, ja jestem Jeszua. To wszystko. Dziękuję bardzo. To był komentarz, czy jest pytanie z tym związane? Dlaczego uciekamy od tego imienia Jeszua? To jest imię własne. To jest imię własne, dlatego że to nadał Ojciec. Jeżeli w tym gronie jesteśmy, to mówmy Jeszua. Okay, I understand. Okay. It is true and absolutely true that the correct Hebrew pronunciation is Yeshua. Jak najbardziej absolutnie prawdą jest to, że poprawna wymowa hebrajska to Yeshua. This is actually, and I did not touch on this subject, but everybody definitely here, I trust you to know that Jesus Christ is not the first name and last name. They were trying to tell me. Okay. It's definitely true that the name of that his true name is Yeshua. Absolutnie prawdą jest, że prawdziwe jego imię to Yeshua. And the audience here, I didn't touch on this question, definitely is aware that Jesus Christ is not the name and the surname. I myślę, że tutaj słuchacze wszyscy są świadomi tego, że Jezus Chrystus to nie nazwisko ani imię. And if you read, whatever Gabriel said to Mary, as was quoted, i cokolwiek anioł Gabriel powiedział do Marii, jak to już było cytowane. You shall name him Yeshua. Nazwiesz go Yeshua. Which isn't, by the way, a proper name. Co nawiasem mówiąc nie jest imieniem własnym. Yeshua is a generic noun, which means savior or salvation. Jest to rdzeń rzeczowy, który oznacza zbawiciel lub savior or salvation. Mm-hmm. Zbawiciel lub zbawienie. And that's why it says because he will save the world. I tak jak czytamy, dlatego że on zbawi świat. And there are many verses in the Hebrew scriptures that use the noun Yeshua. Jest wiele fragmentów w piśmie hebrajskim używających rzeczownika Yeshua. For example, the famous Hebrew song, we shall draw the water from the wells of Yeshua, salvation. Na przykład będziesz brał wodę ze studni Yeshua, ze studni zbawienia. Recently there is a fanaticism going on. Ostatnio jest wiele fanatyzmu. Fanaticism is that you cannot
pronounce the name except Yeshua, otherwise it will be some kind of blasphemy. Ten fanatyzm polega na tym, że nie można wypowiadać innych inaczej jak tylko Yeshua, w przeciwnym razie będzie to swego rodzaju bluźnierstwem. Well, I'll have to tell you why Yeshua became Jesus. Muszę wam powiedzieć, dlaczego Yeshua stał się Jezusem. It's just a simple way that the Greek language doesn't have the sound sh. To dlatego, że w języku greckim nie ma dźwięku sh. And a second, Greek language doesn't have any representation of the Hebrew letter ayin. A po drugie, nie ma tam w języku greckim żadnego dźwięku reprezentującego hebrajskie ay. Ayin. Ayin. And that's why they had to go around when they saw Hebrew letter shin. A więc gdy zobaczyli te hebrajskie literki shin, it had to be written with Greek letter sigma. Trzeba było zapisać greckim literą sigma. And that's how Yeshua becomes Jesus. I Yeshua staje się Jezus. This is a linguistic phenomenon. To zjawisko natury lingwistycznej. There are many languages that cannot pronounce certain sounds. W niektórych językach nie potrafią wymawiać pewnych dźwięków. And I don't see problem if some person cannot pronounce letter sh. Dla mnie nie jest problemem, jeśli ktoś nie potrafi wymówić dźwięku z głoski sz. It's more important. I mean, I believe that God can still hear him. Myślę, że ważniejsze jest to, że Bóg takiego człowieka wciąż słyszy. It's more important for this person to understand who Yeshua is, not to be precise in every point and not understand anything. Ważniejsze jest, by dana osoba wiedziała, kim jest Yeshua, niż zagłębiała się w te pozostałe szczegóły jego imienia. Another question, please. Da. Kto będzie tłumaczył z rosyjskiego? Судя по тому, по вашему предположению, что все люди в те времена могли сопоставить эту Агаду, эту трактовку, да, истории рождения Авраама, исхода с рождением Иисуса, и то, что звезду видели многие, и то, что пастухи увидели, вот узнали, да, где царь иудейский родился, почему же тогда весь Вифлеем не пошел посмотреть на этого младенца? Почему так мало людей пришло посмотреть, проверить, что произошло? Неужели это вот открытие 21 века, до которого никто раньше не мог додуматься и вообще не понимал? Why the appearance of the star, which shook the entire Jerusalem, didn't cause all the Jerusalemites go and look? Dlaczego ta gwiazda, która była taka szokująca dla całej Jerozolimy, nie spowodowała, że pod jej wpływem nie udali się tam i nie popatrzyli? We will talk later about the problem with Jerusalem. Będziemy później mówić o problemie z Jerozolimą. The Jerusalemites were totally different breed of people, unlike all the rest of the Jews of Judea and the diaspora. Mieszkańcy Jerozolimy to zupełnie jakby inny gatunek ludzi niż reszta Judei czy diaspory. Today you can go to Jerusalem and take a very rare tour to so-called Wall, WHAHL, archaeological museum. Wall is a proper name. Just say Wall, it's a proper name. Dzisiaj można udać się w Jerozolimie na taką wyjątkową wycieczkę do miejsca, które nazywa się Wall. Mm-hmm. I ono znajduje się niedaleko od, ono znajduje się w jewryjskim kwartale, niedaleko od Ściny Płacza.
Znajduje się niedaleko od ściany płaczu w części żydowskiej, jeśli dobrze zrozumiałem, tak? Jerozolimy. It is for the internet audience who is shocked by change the language. It is located very close to the whale to the Western Wall. Niedaleko to ma miejsce niedaleko ściany zachodniej. And the museum is located about 10 meters below the current ground level. Muzeum znajduje się jakieś poniżej obecnego tego poziomu zerowego. It was archaeologically discovered mansions, the residence of the people who lived in Jerusalem. Odkryto tam, archeolodzy odkryli mieszkania ludzi, którzy w Jerozolimie w tamtym czasie żyli. The people who owned the real estate around the temple were extremely wealthy. Ludzie, którzy mieli jakieś posiadłości wokół świątyni, byli niezwykle bogaci. And they made their money on the mikvahs, the special pools for ritual washing that were in their backyards. Zarabiali pieniądze z tych basenów służących do obmywania przy składaniu ofiar. And they were not interested in looking for anybody, including Messiah. Nie byli zainteresowani szukaniem nikogo, łącznie z Mesjaszem. And that's why they were shocked in the same way as Herod was shocked. Dlatego też byli tak samo zszokowani, jak był Herod. Because Herod accepts the news of the birth of the King of Jews as sort of the result of activity of the foreign intelligence service. Bo to wieść o narodzinach króla żydowskiego Herod przyjął jak jakieś informacje intelligence, rozwiadka, wywiadu, obcego wywiadu. He sees this all these people from the east like a secret agents from the Parthian Empire. Parthian Empire? Mm-hmm. A tych mędrców ze wschodu traktował jak wywiad jakiś zachodni z imperium Partów. Dziękuję. And Parthians were rivals of Rome. Byli oni rywalami Rzymu, Partowie. And Herod already dealt with them when he was up north in the Galilee. I Herod, będąc na północy Galilei, już miał z nimi do czynienia. And Herod sees the birth of king as sort of attempt to create the national figure that would instigate the unrest. I narodziny takiego króla Herod postrzegał jako narodziny kogoś, kto będzie wzbudzał niepokoje narodowe. It was similar to the birth of King of the Jews to Herod was a sort of like a false Demetrius for Moscovites back after the Ivan the Terrible died. I narodziny króla żydowskiego dla Heroda były tym, czym could you repeat again? The false Demetrius, the false Demetrius. Fałszywy Demetriusz dla mieszkańców Moskwy after the death of Ivan the Terrible. Po śmierci Iwana Groźnego. Dymitr Samozwaniec. Dziękuję. So that's what to make an analogy. Herod was afraid that this will create political unrest. A więc taka jest analogia. Herod obawiał się politycznych niepokojów. And for the
Jerusalemites, they were not interested in any unrest. I mieszkańcy Jerozolimy nie byli zainteresowani żadnymi niepokojami, zamieszkami. They were interested in constant routine of pilgrims coming to the temple. Oni byli zainteresowani tym, aby cały czas rutynowo napływali pielgrzymi do świątyni. As it gives them the stable source of income. Bo to dawało im stałe dochody, zapewniało im stałe dochody. That's why they didn't go to run anywhere. Dlatego nie zamierzali biec nigdzie. Można li asocjować magów z Wschodu z ludźmi, których nazywali egipsistarii? То есть, как ассоциировать и то, что нашли были на Месопотамии дом, в котором было употреблялось имя Валаам, то есть, отождествляя его с поклонниками Бога Всемогущего. Could this magician, so-called, be associated with some followers of Balaam, whose house was found in Mesopotamia. Czy ci magowie, czy ci mędrcy, można ich kojarzyć z naśladowcami tego proroka Balaama, czy Bileama, jak tu podpowiadano, i z jego domem w Mezopotamii? It could very well be so. Może tak być. Very possible. Bardzo jest to możliwe. Okay. I think with this we can finish the first session. Myślę, że tym możemy zakończyć pierwszą część. And I think the sun is well coming down. Słońce już dość dawno dobrze zaszło. And we'll have Kabbalat Shabbat and a short break, and we will continue our presentation. First the break or first the... No, we need to do Kabbalat Shabbat because the sun is going. A więc przywitamy Sabbat, tak? A potem będzie przerwa. Mm-hmm.